I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds. Pod oczami, jak widziałyście, utrwaliłam pudrem Glam Pop w kolorze rozjaśniacz, czyli takim jasnym, lekko rozjaśniającym pudrem. A resztę buzi utrwalę tym, to jest nowość, Bicor u mnie, Bicor Makeup Tokyo. To jest transparentny puder matujący i słuchajcie, on jest świetny, dlatego że on nie daje koloru, on bardzo mocno utrwala, dość dobry mat daje, ale przy tym go prawie nie widać. I pięknie pachnie wanilią, jak wszystkie produkty Bicoru. Teraz tak mi się przypomniało, że ja od wieków nie używam ziemi egipskiej, zaraz ją wyszukam. On naprawdę, słuchajcie, to jest jeden z takich pudrów, który daje taki efekt bluru na buzi, takiego, wiecie, roztarcia i działa na korzyść zdecydowaną podkładów. I mimo, że on jest transparentny, bo on jest transparentny, to on ma taką daje mikro poświatę, tu nie będzie widać, bardzo mi się podoba. Zresztą same widzicie, że mam dość taki specyficzny efekt na buzi. Rzadko coś takiego mam. Znalazłam ziemię. I ziemię wmasowujemy w skórę takimi okrężnymi ruchami. I też nakładamy po odrobinie, bo ona jest takim mocnym kosmetykiem. Kiedyś nagrywałam film o ziemi, nie wiem czy na tym kanale, czy na poprzednim. Ziemia ma też właściwości pielęgnujące skórę. Kiedyś była tylko jedna, a później wiem, że wypuścili i wersję dla mężczyzn i chyba jakoś kolorystycznie jest kilka wersji. Nie wiem, zostawię Wam na dole link do strony Bicoru, jakbyście chciały zobaczyć. Powiem Wam, że ostatnio oglądałam bardzo dużo filmów różnych z takich przygotowań ślubnych i tak dalej i bardzo często jednak panie wizerzystki z ziemi korzystają, może dlatego, że ona daje w umiejętny sposób nałożone i właśnie na podkład o takim żółtawym podtonie daje chyba najlepszy efekt takiej faktycznie sztucznej opalenizny. W sensie, że się wygląda, jakby skóra była opalona. I widzicie, nie nakładam jej też pod kości policzkowe, tylko na policzki właśnie, tworząc efekt opalenizny. Nie wiem, co wy mi na to powiecie, ale powiem, że mi się naprawdę efekt podoba. Ja już bardzo dawno nie używałam ziemi egipskiej i muszę do niej naprawdę wrócić, bo podoba mi się efekt. Stwierdziłam, chciałam zrobić makiem dzisiaj, ale stwierdziłam, że zrobię jednak Tim Master Palette by Mario od Anastasia Beverly Hills, czyli paleta autorstwa zaprojektowana przez wybitnego makijażystę gwiazd. Oczywiście najbardziej on jest znany z makijaży, które robi na siostrach Kardashian. Paleta, już Wam mówię, już ją używałam, nie mogłam się powstrzymać, więc nie jest to też pierwsze wrażenie. Tutaj powinien być pędzel, który się gdzieś tutaj wala. Nie będę go teraz szukać. To jest dwustronny pędzel, naprawdę dość przyjemnej jakości. Jeżeli chodzi o tą paletę, to tak, na pewno nie podlega żadnej wątpliwości tutaj jakość, absolutnie cieni. One są fenomenalne, są miękkie jak masło, cudownie się rozcierają i właściwie co tu byśmy nie połączyły, wyglądać będziemy obłędnie. Jak widzicie, wbrew pozorom jest tu sporo kolorów, jest sporo ciepłych odcieni i sporo takich neutralnych, ale raczej cała paleta jest utrzymana w ciepłych barwach. Mi trochę brakuje jednak matowego, jasnego beżu. Tak jak jestem w stanie się pogodzić, że nie ma tutaj czerni, czy bardzo ciemnego brązu, czy coś w tym stylu, bo ja też w swoich paletach nie zawsze w jedynce nie było tego, w dwójce też nie, to i w jedynce, i w dwójce dałam matowy rozjaśniacz i dlatego, że uważam, że tutaj podłuk brwiowy to jest prawie konieczne. Oczywiście można tutaj też nałożyć puder. Bazy za pierwszym makijażem nie używałam tutaj żadnej pod te cienie, tak jak dzisiaj nałożyłam tylko korektor, zaraz rozetrę, co mi się tutaj wytarło i będzie ok. Cienie są naprawdę przepiękne, tutaj wiecie, wystarczy je po prostu musnąć, żeby one były na palcach i żeby bez żadnego problemu były na skórze. Jedyne, co jest trochę takie dla mnie, ale tak to już jest, to to, że tak, po pierwsze tutaj jest 6 miesięcy od otwarcia. Bardzo często co jakiś czas dostaję jakieś tam pojedyncze wiadomości od Was, czy gdzieś tam w komentarzach w Glam Shopie, że nie podoba Wam się to, że cienie Glam są ważne tylko 12 miesięcy od, jakby od rozpoczęcia ich używania, od otwarcia. I powiem Wam tak, to są wymogi, które są nakładane przez prawo z różnych powodów, takie określenie czasu od otwarcia. Prawda jest taka, że w cieniach, praktycznie w suchych produktach, praktycznie nie ma się co popsuć.
O ile one nie są wyprodukowane na przykład z produktów pochodzenia od zwierzęcego, z jakichś takich specyficznych tłuszczy, czy innych jakichś bardzo specyficznych formuł, to właściwie nie ma się w nich co popsuć, bo one by musiały, wiecie, zjełczyć po prostu. Jeżeli widzicie, że cień się robi brzydki, jakiś taki szklisty, nie oddaje koloru, dziwnie pachnie i tak dalej, no to już wiadomo, że on się nie nadaje. Natomiast ja mam cienie, które mam naprawdę po kilka lat palety i z nimi nic się nie dzieje, ja ich używam, nie dostaję od nich uczulenia i tak dalej. To od Was zależy, w jaki sposób Wy do tego terminu przydatności do użycia podejdziecie. Faktycznie jest tutaj 6 miesięcy, to wyjątkowo krótko. Cienie są wyprodukowane w Stanach, hipoalergiczne i tak dalej. Natomiast jeszcze co, to tutaj jest malusieńka gramatura, staram się ją znaleźć. Gdzieś tu czytałam, ona była bardzo mała. Tu jest 0,7 grama w jednym cieniu tylko. To jest bardzo mało. Standardowy cień, taki makar, to jest 1,8 grama, Makeup Geek też chyba 1,8 grama, takie wiecie, standardowe kółeczko, 26 mm, więc tu jest bardzo, bardzo mało produktu, mniej niż połowa, taka standardowa. Jednak bardzo wysokiej jakości cienie, też bardzo mało ich używamy, więc podejrzewam, że paleta starczy na długo. No jest to wybitny produkt na pewno. Tak, także wykonajmy makijaż po prostu może bez zbędnego gadania. I chciałabym zrobić coś odkrywczego i znowu wyjdzie jakieś takie złoto, ciepłe coś. No trudno. Najpierw cień Lula. Tutaj chłodny. Dodam troszeczkę niżej trochę Izabeli, to jest taki pomarańczowo-brązowy odcień. Teraz trochę cienia inspirowanego Kim Kardashian. Kim nałoży na całe powieki ruchome. One są bardzo kremowe i trzeba uważać też, bo można bardzo łatwo za dużo nabrać. Innymi słowy, wiecie, no trochę sobie uszczuplić tą paletę. On jest taki, widzicie, brązy, ten kolor brązowo, taki nawet pomarańczowy lekko na tle tej reszty. Zewnętrzne kąciki powędruje ten cień. Chodź tu, cieniu. To jest cień Violeta. Wewnętrzne kąciki nałożę, chyba ten cień, to jest piąta aleja. Kusi mnie też, zaryzykuję, żeby wziąć dosłownie odrobinę tego samego cienia i tak lekko tylko tutaj musnąć pod brwiami. To w zasadzie, jeżeli chodzi o cieniowanie, teraz przydałaby się jakaś kreska. Nie chcę czarnej, więc to właśnie coś innego. To jest ten eyeliner, taki jak były w Beneficie, dobrze mówię? Przeproszę się tutaj jeszcze z tym cieniem Violeta i trochę go użyję, żeby rozestrzeć tą nieszczęsną kreskę. Jak ja wytuszuję rzęsy, obiecuję, że to będzie lepiej wyglądać i z brwiami, ze wszystkim, ale powiem Wam, dziewczyny, że chyba, nie wiem, nie jest to mój najlepszy dzień na wykonywanie sobie makijażu. Szczególnie oka. Cóż, ja nie jestem jakimś, wiecie, robotem, też tak się zdarza czasem i mi. Przypomniało mi się właśnie, co się kiedyś z jakiejś tam okazji się malowałam. Słuchajcie, malowałam się 3 razy, tak bardzo mi się to nie podobało, tak bardzo było przekombinowane. Wezmę jeszcze trochę tego cienia Marina i tutaj dosłownie odrobinę nałożę. I zanim wykończę makijaż, to powiem Wam, co ja myślę o tej palecie. Ona kosztuje około 300 zł. Obojętnie, czy byśmy chciały ją zamówić przez jakiegoś polskiego importera, czy ściągnąć ze Stanów i tym samym, wiecie,
oj, coś mi wpadło, zapłacić cło i VAT i koszty przesyłki i tak dalej, ona będzie kosztować ponad 300 zł. Jest genialnej jakości. Kolory są piękne, są po prostu piękne te kolory, pięknie się rozprowadzają, są, jak mówię, cudownej jakości i tak dalej. Czy warto? Na to pytanie musicie sobie sama odpowiedzieć. Jeżeli jesteście tak jak ja fankami makijażu i w pewnym sensie kolekcjonujecie palety i tak dalej, to na pewno warto, to wręcz jest obowiązek. Natomiast jeżeli po prostu wykonujecie na co dzień makijaż, ja nie jestem pewna, czy akurat ta paleta byłaby czymś idealnym, bo jak mówię, brakuje tu w moim odczuciu matowego, beżowego cienia, który ja zawsze używam. Jest dużo ciepłych odcieni, trochę mniej chłodnych, właściwie chłodne to są tylko te dwa. Ten zielony jest taki dość neutralny i ten jest ciepły. Więc wiecie, wszystko zależy od Was. Jest to na pewno paleta genialnej jakości, którą warto mieć, jeśli interesujecie się makijażem i wiecie, i kolekcjonujecie makijaż. Natomiast czy jest to must have? Nie wiem. To już sobie odpowiedzcie sami na to pytanie. Ja ją kupiłam, na pewno bym ją kupiła ponownie, ale ja mówię, ja mam specyficzne podejście do makijażu i ja uwielbiam palety. Palety to jest, słuchajcie, chyba moja ulubiona rzecz. Taki, widzicie, ciepły makijaż wyszedł. Ta paleta aż się prosi o tego rodzaju ciepłe makijaże, ciepłe smoki, więc to też na pewno jest fajne, bo to w pewnym sensie jest jakiś tam styl też tego artysty, więc okej. Tak, no to wykańczam. Znalazł się pędzelek. Pędzelek wygląda tak, jak widzicie, z jednej strony jest płaski, z tej strony jest płaski, ostrzyj się, halo, z tej strony jest płaski, z drugiej strony z takim puchaczem do rozcierania, jest bardzo fajny. To jest Gimme Brow od Make Me Brow Essence. Żeby było jeszcze ciemniej przy oczach, karetką L'Oreal Color Rich Le Smoky 204. Podkreślę linię wodną oka, ale tu tylko przy zewnętrznych kącikach. Co, żeby oko przy zewnętrznych kącikach było cięższe, przez co stanie się tu takie bardziej, widzicie, sexy. Tu jest cały czas otwarte. Tu je obciążamy, troszeczkę też wyjeżdżam na linię rzęs. Pomiędzy włoski, o tak bym powiedziała. Trochę to rozcieram. Ja mam, słuchajcie, dzisiaj strasznie głupi humor, taki sarkastyczny, nie wiem, dajcie znać, czy też Wam się czasem tak zdarza. Fos Lash Wings od L'Oreal, mój ukochany tusz, natomiast strasznie nie wiem, czy tutaj mi ten koniec wyszedł, czy co, strasznie. Mało jakby zbiera, wiecie, ten stoper w środku. A jak sztuczne, nie? Co by tu dodać? Jeszcze trochę różu na policzki, to użyję tego akurat, który trzymam. To jest Marc Jacobs Flesh and Fantasy 506. I pędzel, o ile znajdę, tak mam, Pro 3. Tak sobie myślę, że jak z tym bikorem gdzieś tak szaleję, to poszukam jeszcze rozświetlacz bikoru. Taki dość on jest jasny, ale jakoś jak go lekko nałożymy, to nie powinno być źle. To nałożę na usta. To jest kolor numer 1 z Make Up For Ever. Nie będę kombinować, chociaż mogłam użyć na pewno tego konturówki i nałożę na wierzch ten przezroczysty gloss. I to będzie wszystko, jeśli chodzi o ten makijaż. Ciekawe, czy Wam się podoba. I czy widzicie w nim coś ekstra? Takiego, wiecie, jak od mega make-up artist z Hollywood. Mam na myśli dzień. Chyba bez błyszczyku było lepiej. Tak, i to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać, co Wy myślicie o tej palecie. I do następnego razu, buziaki.